A rozbijam je w tym momencie dlatego, że sąsiedzi będą zachwyceni. Cześć, tu Rozkoszny. Święta wielkanocne już tuż, tuż. Więc dzisiaj przepis dedykowany. Dedykowany tym świętom, a mianowicie baba wielka mocna. Tak, tak, baba wielka i mocna, bo nic tak dobrze nie robi babie drożdżowej jak dodatkowa porcja masła, a w zasadzie kruszonkowa, maślana korona, która będzie lepiła się do śnieżno-białego lukru. Zaczniemy właśnie od przygotowania ciasta. Ja oczywiście robię to w robocie planetarnym, ale możecie też zrobić to ręcznie. Mieszam mąkę z 1/3 szklanki cukru, suszonymi drożdżami instant, a jednym opakowaniem 7 gramów. Oczywiście bardzo często mnie pytacie pod wszystkimi moimi drożdżowymi przepisami, w których ja zazwyczaj używam tych drożdży suszonych, bo są najwygodniejsze, najbardziej sprawdzone, nie umierają, nie ma szans w 99 przypadkach, że ciasto dalej nie ruszy, ale pytajcie mnie, czy możecie użyć tych świeżych, prawdopodobnie dlatego, że są po prostu lepiej dostępne. Możecie, używając ich 2 razy więcej, w tym przypadku to będzie 15 gramów. Przepisy mówią, że trzeba zrobić roszczyn wcześniej, czyli wymieszać te świeże drożdże z odrobiną mleka, odrobiną mąki i cukru i zobaczyć, czy one po prostu funkcjonują, czy pracują, czy rosną. Ale tak naprawdę nie jest to proceder istotny w tym sensie, że i tak ciasto wyrośnie, jeśli po prostu je rozkruszycie do miski. Ja tak robiłem w cukierni, w której pracowałem, nie było czasu na takie patyczkowanie się, ale ten też proceder jest po to, aby sprawić, że po prostu drożdże żyją i rosną, czy ciasto pójdzie, się nie zmarnuje. Więc zróbcie jak chcecie. Przepis oczywiście znajdziecie u mnie na blogu, to jest bardzo stary przepis z 2018 roku, więc ma już 4 lata, czyli już powinien zacząć mówić? Kiedy ci zaczynają mówić? No 3-4 lata. 3-4 lata, czyli już mogę, żebym powiedzieć te wszystkie historie, jak się pojawił na waszych wielkanocnych stołach i wszystkim szczęka opadła z rozkoszy. Rozkoszny.pl, przepis na wodrożdżową. Dawno jej nie robiłem, oddałem za dużo cukru. No cóż, trudno. Dodaję mleko, w moim przypadku napój roślinny. Możecie użyć jakiegokolwiek tylko chcecie, możecie też użyć zwykłego mleka, tylko nie używajcie niczego, co jest odtłuszczone i beztłuszczowe. Ja używam napoju roślinnego migdałowego. Dodaję też 2 jajka. Coś tam będzie. I wpierw wmieszam sobie to w misce, aby się połączyło. Jak widzicie, ciasto nie jest lepkie, raczej jest takie zwarte, więc spokojnie można wyrobić je ręcznie. No ale oczywiście potrwa to dłużej. Teraz oddaję w ręce w hak robota planetarnego. I jak pewnie sprytnie zauważyliście, nie dodałem żadnego tłuszczu, bo ten pojawi się zaraz. Po 5 minutach ciasto będzie mniej więcej gładkie, może trochę lepić do rąk, ale to jest jak najbardziej na miejscu. I teraz masło. Wyjmuję zimne masło z lodówki i przekładam je między 2 arkusze papieru i będę je ubijać. Robię to po to, aby stopniowo dodawać zimne masło do ciasta, które będzie inkorporowało je. W ten sposób, a po upieczeniu takie ciasto drożdżowe będzie miało lepszą strukturę i będzie wydawało się bardziej maślane. Nie wiem, jak to działa, ale tak jest. A rozbijam je w tym momencie dlatego, że sąsiedzi będą zachwyceni. Rozbijając je wałkiem, ono cały czas będzie zimne, ale staje się też jednocześnie plastyczne. Pewnie myślę, że robię kotlety, ale to wkrótce, pojawi się wkrótce na kanale przepis na wegetariańskie kotlety, ale bez ubijania. Lecimy z takim maślanym dyskiem do naszej stacji drożdżowej. Uruchamiamy znowu wyrabianie i kawałek po kawałku, odrywając, dodajemy masło.
gdy ciasto zacznie już formować taką elastyczną kulę, formę, by też trochę się lepiło od tej horrendalnej ilości masła. Kończymy proces wyrabiania i odstawiamy ciasto do wyrośnięcia. Mamy dwie opcje. Jedną opcją jest, lepszą opcją, jest odstawienie takiego ciasta do wyrośnięcia przez noc w lodówce, minimum 8 godzin. A po tym czasie takie ciasto będzie dłużej zachowało świeże, będzie też dla nas zdrowsze, no i smaczniejsze. Ja akurat nie mam teraz czasu, bo nagrywamy, więc się śpieszymy, więc kamera musi wszystko uchwycić w kilka godzin, więc odstawiam je do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej na około godzinę, półtorej. Gdy ciasto już podrośnie, zwiększając 2-3 razy swoją objętość, przykładam ją, co bardzo istotne, do wysmarowanej bardzo dokładnie masłem formy do baby i opruszonej mąką. Jeśli tego nie zrobicie z należytą precyzją, wasza baba przyklei się, oderwie i będzie jedna wielka katastrofa. Więc to chyba najważniejszy moment w przygotowaniu baby wielkanocnej. Wyrośnięte ciasto przykładamy do formy i wyrównuję ją po całej powierzchni. I baba, która już siedzi w tortownicy w formie, przykrywam ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia jeszcze na około godzinę w ciepłym pomieszczeniu, bez przeciągów, na pewno nie koło okna. Ta-dam! Baba pięknie wyrosła, zwiększyła swoją objętość chyba nawet 3 razy, no może prawie. I teraz niczym ją nawet nie smaruję, po prostu ląduje ona do piekarnika nagrzanego do 180 stopni góra-dół na około 25 minut. Czyli jak się zezłoci, a patyczek w nią wbity, będzie suchy po wyjęciu. I po upieczeniu daję jej 10 minut w formie i po tym czasie ją obrócę hop-siup. Kładę talerz, duży talerz z dużą średnicą, na formę i szybkim, zgrabnym, pewnym ruchem hop-siup. Obracam ją do góry nogami. Ta-dam! Oto ona, baba wielka, mocna. Teraz brakuje jej tylko śnieżno-białej peleryny i korony maślanej oczywiście. Do miski przykładam 100 gramów mąki pszennej, 50 gramów cukru, solidną szczyptę soli i pokrojone albo porwane na kawałeczki masło. 50 gramów. 1/4 kostki. I teraz moja ulubiona czynność, czyli rozcieranie masła w mące i cukrze. Tak przygotowaną kruszonkę wstawiam na 5-10 minut do zamrażarki, aby się schłodziła i zrobiła twarda. Kruszonka schłodziła się, więc teraz będę ją rozkruszać nie na drożdżówce, nie na cieście drożdżowym, tylko po prostu na blaszce. Starając się, żeby były te kawałki stosunkowo duże. No i tak przygotowana kruszonka leci do piekarnika na około 10-15 minut. Gdy kruszonka się zarumieni, wyjmujemy ją z piekarnika i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Kiedy kruszonka jest już wystudzona, zabieram się za przygotowanie lukru. Podgrzewam w małym garnuszku 3-4 łyżki soku z cytryny, a w międzyczasie odmierzam, ja już mam odmierzone, 150 g cukru pudru. Do podgrzanego soku z cytryny dodaję cukier puder. No i powstałym lukrem, cytrynowym lukrem, polewam babę. I póki lukier jest ciepły i lepki, posypuję babę maślaną kruszonką, która ma się przylepić do niego. Moja ta baba wielka, mocna, wielkanocna z śnieżno-białym cytrynowym lukrem i maślaną koroną z kruszonki. Cieplutka, sprężysta, trochę jak wata. Bardzo miękkie, maślane. Myślę, lukier, który jest bardzo cytrusowy, bardzo cytrynowy. Nadając lekkiej kwasowości. Słyszycie to? To jest ta myślana kruszonka, która daje kontrastu, jeszcze więcej
maślanego smaku, to chyba jest główny smak tej baby. Smak maślany. Więc jeśli lubicie tak jak ja, to ta baba skradnie wasze serca. Zapraszam was na bloga, gdzie przepis jest już od 2018 roku i co roku pojawia się na waszych stołach wielkanocnych. Link zostawiam w opisie filmu i tutaj na górze też powinien migać. Ale też zapraszam was do obserwowania kanału, bo jak co tydzień pojawiają się tutaj nowe filmy. Do zobaczenia. Słuchajcie, było, że mówię z pełną buzią.